Jako maszyniście to bardzo ładnie. Proszę, jeszcze raz może pan? O, pan jest maszynistą. Tak, jako z Krakowa, tylko bardzo ładny. Nie wiem, dlaczego nie otworzył. Nie wpuścił, widziałem go w środku. Warto zobaczyć. Dlaczego pan się tutaj wybrał do Grybowa? Akurat skończyłem służbę w Grybowie. I będę teraz wracał do kołotywowni do Płaszowa. To dobrze byłoby, gdyby takie pociągi u nas jeździły? Ale nie na tych torach. Mówię to uczciwie, chyba naczelnik mnie słyszy. Niech to zmienią. Ale polskie pociągi są też. Można w Polsce produkować, nawet w Nowym Sączu. A nie sprowadzać za grube miliony złotych. To jest moja uwaga krytyczna, ale pociąg jest świetny. Dziękujemy. On jest tutaj w tej chwili na testach jedynie. Warto polecić. Dziękujemy. Dziękuję. Ale jak wyglądają takie testy? Mi tylko o to chodzi, no bo skoro pan kiedyś pracował przy tym, to pan wie, tak, jak to tak, wygląda. Na czym polegają te testy takiego pociągu? Tu jest specjalny, specyficzny po prostu układ linii kolejowej, że po prostu, że jak się zachowuje taki skład, w ogóle nie, no, praktycznie to każdy jeden skład, który jest dopuszczany do ruchu na kolei jest, przejeżdża tutaj właśnie przez nasz teren, w naszym terenie, jak się zachowuje w łukach. I tam jest cały system pomiarowy zainstalowany na tym składzie i wszystkie parametry po prostu działania układu jezdnego są sprawdzane, no i w końcu dopuszczane. No i to mają, tutaj CNTK ma w kilku miejscach po prostu w Polsce takie testowe odcinki i tam są te wszystkie próby przeprowadzane. Długo takie testy muszą trwać, żeby pociąg został dopuszczony do jazdy? No to jest kilka miesięcy w sumie tych testów, bo najpierw pierwsze w ogóle to jest pod Żmigrodem jest taki tor w kształcie okręgu i tam jest najpierw są przeprowadzane testy, dopiero później jak już tam przejdzie, pomyślnie te testy, no to przechodzi do już na linię. Normalnie można wyjechać na tory i żeby tam następne. To chodzi o certyfikat polski, bo wszyscy składy są wysokiej jakości, one są gdzieś tam mają, jeżdżą, a natomiast muszą uzyskać polski certyfikat. Jak wrażenie, jak się podoba Pendolino? No znakomite. No. Wygląda naprawdę kosmicznie już. To jest inny zupełnie typ. No. No te pierwsze składy, które jakby troszkę przypominały to, co tu widzimy, no to już budziły takie zainteresowanie. Pierwsze taki skład powstał w Nowym Sączu, w Newagu. Nawet jeździłem na testy tym składem, no ale ten to już no, zdecydowanie to już zupełnie inne jakby półka. Może się pan przedstawić? Eugeniusz Szczypta. Pan jest z zawodu? No ja jestem już emerytowanym maszynistą. Już po prostu no, przejeździłem na 37 lat na kolei. Jeździł pan na testach właśnie tych pendolinowych produkowanych na Sączu? Nie. Tak, 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 tak. Znaczy to nie były jeszcze takie szybkie, bo to były te pierwsze, które były, to były te 14 WE, który jeździ w tej chwili SKMK ma w Warszawie. No ja właśnie jeździłem na tych testach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jak najbardziej, owszem, ale to myślę, że to po dużych aglomeracjach tylko, między dużymi aglomeracjami będzie jeździć. No bo to no tutaj... na Krynicę to chyba nie, na Krynicę, na tej trasie to nie. Za dużo zakrętów. No właśnie oni te łuki tu testują dzisiaj. No. Może się uda. Żeby tylko miał kto jeździć. Ale tu jeszcze rozmawiając z takim kolejarzem, to on mówi, że ten most, co nad rzeką Białą jest, nikt nie remontuje, te nity wszystko już popuszczały, tego brakuje. Oni mówią, że nie mają pieniędzy. Kiedy się zawali? Bo to taki metalowy jest. No wiem. A strach jechać. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy.
Słucham? Dlaczego tutaj zdecydowałeś się przyjść? Ja mieszkam niedaleko. Usłyszałem wczoraj, właściwie przeczytałem na Facebooku, że będzie tutaj o tej godzinie. Chciałem zobaczyć, ile głośno o tym było. Wrażenia bardzo fajne, aczkolwiek w telewizji jakoś wydało się większy. Ale mimo wszystko naprawdę chciałoby się takim pojeździć wreszcie, normalnym pociągiem. Boję się tylko, że niestety nowy skład nie pomoże na stare tory. Dopóki nie zmieni się właśnie infrastruktura taka stała, to nawet takie Pendolino nie pomoże. Więc oby się to, oprócz tego, że kupiliśmy składy, żeby teraz się zaczął remont, jeszcze zaczął się remont torów. To wtedy pomoże, będziemy krócej jeździć, szybciej, wygodniej przede wszystkim, bo z tego co można zajrzeć do środka, w środku bardzo fajny standard. Dziękuję bardzo. Byliśmy akurat u fryzjera i przyszłam z synem zobaczyć, jak wygląda pociąg. No i jak wygląda? Podoba się? Może syn powie. A powie, czy... Maksiu, podoba ci się pociąg? Powiedz. Nie. Znaczy, ja mi się, no podoba się. Fajnie by było, gdyby jeździł go przez Grybów. To mi się bardziej podobało. Bo tak upatrzyć chwilkę, to nie ma znaczenia w zasadzie. Robi wrażenie, czy nie? Wrażenie, powiem tak, kształtem z przodu pewnie jest przystosowany do szybszej jazdy niż te, które przejeżdżają przez Grybów. Chciałbym mi opisać, jak on wygląda? Wygląda, no, jak pociąg. Różni się, no, wizualnie, nie wiem jak jest w środku, ale z zewnątrz na pewno ma lepszy wygląd niż osobówki, które tutaj przejeżdżają. Chyba chciałoby się wejść do środka, prawda? Tak jak mówię, lepiej by było, gdyby jeździł przez Grybów. To by było najważniejsze. Dziękuję. Jeszcze raz niech pani powie. Bo my pracujemy tutaj, żeśmy przyszli zobaczyć. Różni się zdecydowanie od tych pociągów, które tu przyjeżdżają na co dzień? Na pewno. No chciałbyśmy, żeby tutaj jeździły takie pociągi. A co w nim jest takiego ciekawego, interesującego, że no, wygląd, tyle osób? Wygląd w środku, nie wiem. Bo się nie da. Bo się nie da. Dziękuję. Dziękujemy. Może pan by nam powiedział, dzień dobry. Dzień dobry. Możemy parę słów? Dlaczego pan tutaj się zdecydował dzisiaj przyjść? Z czystej ciekawości, po prostu chciałem zobaczyć, co to takiego jest i jak to będzie jeździło na naszych kolejowych torach. No i jak to wygląda? Ogólnie z zewnątrz to nic specjalnego, powiem szczerze. A środek zobaczymy, jak wejdziemy do niego. A druga sprawa jest taka, no żeby to było wykorzystane, to muszą być tory w Polsce. A ogólnie podstawowy problem tory. Podstawowy problem. Infrastruktura, ludzie przeszkoleni do tego na pewno. Wiąże się to automatycznie z kosztami dużym. No ale fajnie byłoby, gdyby taki Pendolino tu jeździł. A na pewno fajnie by było, żeby my załóżmy w Gdańsku byli za 3 godziny. A nie 16 godzin w pociągu. No może doczekamy. Może doczekamy. Dziękujemy. Bardzo. Proszę bardzo. Idziemy? Chyba, że nagramy, jak będzie odjeżdżał, nie? Tam... No właśnie. A nie nagrałeś, jak przyjechał? No ja sobie nagrałem. No ja też nagrałem, ja też. Jak jechał. Tylko nie nagrało mi się jego zapowiadane. Wiesz co, mi się też ta zapowiedź... Ja zobaczę, mi się nie nagrała ta zapowiedź. To ja bym bardzo chciał.